Ogrodzie Ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na hol lumpeksowy. Byłam na wielkiej wyprzedaży w Dobczycach i wszystkie rzeczy były po 5 zł. Większość tych rzeczy dzisiaj w holu będzie właśnie z tej wyprzedaży i są to rzeczy nie tylko modne, ale też w bardzo modnych kolorach i super jakości, dobrych marek. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Jest przepiękna pogoda i w ogóle mam energię, bo naprawdę dzisiaj jest prawdziwa wiosna. Chyba jest ze 20 stopni u mnie w ogrodzie. Cudownie, jest kwiatki, pszczółki, motylki i wszystko, co się da. W studio też motylki, jak widzicie. Kochani, na sam początek bardzo Was proszę o polubienia, o subskrypcję na moim kanale, bo naprawdę to jest motywacja do pracy i pozwala wierzyć w to, że coś z tego więcej będzie, że więcej osób można zachęcić do kupowania w second handach i do ekologicznego stylu życia. Kochani, jeśli jeszcze nie widzieliście programu z moją przepiękną pufą z opony, którą wykonałam, to zapraszam Was serdecznie do ostatniego, poprzedniego filmiku, w którym właśnie pokazuję, jak robię tą pufę aksamitną i zachęcam Was do takich ekologicznych prac DIY. Kochani, jeszcze jedna sprawa, bardzo Was też zachęcam do odwiedzenia kanału Natura Wika, bo pokazała się tam premiera piosenki Marzenia. No i cóż jest lepszego na wiosnę jak marzenia, jak motywująca, pozytywna energia. Jeszcze w dodatku związana z muzyką, to jest cudowne. Piosenka jest mega pozytywna i właśnie jest o tym, że warto wierzyć, warto spełniać marzenia. Bardzo fajny teledysk. Serdecznie Was zapraszam, a dla tych, co nie wiedzą, Natura Wika to jest zespół mojego Wiktora, który również pojawia się w moich vlogach, bo ostatnio były pytania o pianino, które pojawiło się w trakcie vloga i właśnie to jest taki jazzik, taka relaksująca muzyczka, którą Wiktor napisał specjalnie do mojego vloga. No i to jest właśnie próbka jego stylu. Wcześniej były też vlogi z takim podkładem gitarowym, również jest to Natura Wika jak najbardziej. No i piosenki z moich czołówek oczywiście też są Natura Wiki. Wykorzystuję super muzykę, którą mam dostępną. Kochani, bardzo Was zachęcam, jest naprawdę fajny, możecie polubić i zasubskrybować kanał Natura Wika, bo wiecie, że artyści teraz nie mają łatwo i w ogóle takie są czasy, że ciężko bez jakichś dużych firm, bez dużych pieniędzy wypłynąć, więc bardzo serdecznie Was zachęcam. Kochani, i jeszcze osoby, które prosiły o płytkę, oczywiście ta płytka będzie, nie zapomnieliśmy o tym, niestety troszeczkę są problemy z wydrukiem tych płyt, ze znalezieniem odpowiedniej firmy dystrybucyjnej i produkującej te płyty, więc po prostu uzbrójcie się w cierpliwość, obiecuję, że wszyscy, którzy napisali, że są chętni na płyty Natura Wiki, dostaną je. Moi drodzy, przejdźmy do hola. No i już się nie mogłam doczekać, bo super rzeczy kupiłam i mam nadzieję, że zaczniecie więcej chodzić do second handów, bo warto. Dużo ciekawsze rzeczy niż w sieciówkach. Ja w ogóle od 2 lat już nie chodzę do sieciówek, a w ogóle w zeszłym roku nie kupiłam niczego w sieciówce, bo takie miałam wyzwanie, a w tym roku to jest już drugi rok wyzwania. Nie kupuję żadnych nowych ciuchów, kupuję tylko na Vinted i właśnie w second handach. No i kochani, nawet nie wiem od czego zacząć, szczerze mówiąc, ale tym razem zacznę od takich grubych rzeczy, jak to się mówi, które pokażę Wam w stylóweczkach. No i pierwsze oczywiście to jest to, co mam na sobie. Kupiłam przepiękne spodnie Zary w takim kroju właśnie Szwedów. One są szerokie nogawki, one mają szerokie nogawki. Mają fajny taki przewiewny materiał z bawełną, to nie jest czysta bawełna, tam jest domieszka sztucznego. No i mają przepiękny kolor, bardzo modny w tym sezonie i pokażę Wam tutaj właśnie prócz tej stylówki, którą mam z tą koszulą vintage'ową zawiązaną w pasie i z vintage paskiem, takie buciki na obcasie, to chcę Wam pokazać stylóweczkę, która właściwie nawet chyba tak dwie wersje takiej stylówki. Zobaczcie, z taką bluzeczką, to jest jedwabny topik, który kupiłam oczywiście w lumpeksie w zeszłym roku. To nie jest mój nowy nabytek, ale po prostu do tych spodni chciałam Wam pokazać przykładową taką fajną stylówkę. Zobaczcie, topik jedwabny z koronką. Bardzo fajnie wyglądają takie obcisłe rzeczy do szerszych spodni. Ja jestem zwolenniczką takiego stylu. No i do tego tutaj możemy sobie zrobić taką przekornie dwukolorową stylówkę. Żółty
pasek, mam tutaj go też z lumpeksu, oczywiście ze skóry, taki pleciony, teraz są bardzo modne takie plecione paski, możecie je dostać w sieciówkach, ale rzadko są ze skóry. Natomiast ten jest ze skóry, za chyba 6 zł. No i do tego torebka, potem jest właśnie dodatek z torebeczką. Torebeczka jest też z któregoś hola już wiosennego z tego roku, z lumpeksu oczywiście, ale jest nowiutka. Bardzo fajna, bo ona łączy w sobie właśnie żółty i turkusowy kolor, co jest rewelacyjne, bo super mi do tej stylówki spasowało. Balerinki, tutaj na początku mam takie płaskie właśnie buciki, płaskie balerinki. Do tego włożyłam kurtkę i to kurtkę na dwa sposoby, bo mam tutaj tą moją taką bardzo fajną, króciutką kurtkę, którą kupiłam oczywiście w lumpeksie i widzieliście ją w holach w zimie. Pikowana, króciutka kurtka dwustronna i zobaczcie, raz mam ją na tą stronę właśnie, z tą pikowaną, ciemniejszą, a drugi raz przewróciłam i ma przecudowny taki materiał ta kurtka, zobaczcie, z świetnym takim nadrukiem jakby i ona w ogóle jest naprawdę, mega fajna, z podwiniętymi rękawkami, żeby było widać tą drugą stronę gdzieś. Tutaj są zatrzaski nawet, które działają w obie strony, ale nie zapinam. Ta turkusowa kurteczka do tych spodni mi się bardzo, podoba. To jest super pomysł według mnie. No i tak właśnie, takie dwie wersje. Ciemniejsza, jaśniejsza strona. No i tutaj też druga wersja z wyższymi butami, tak jak mam teraz na sobie. Bardzo uniwersalne spodnie i od razu zapowiadam, że zobaczycie te spodnie w następnym moim programie w niedzielę, w którym pokażę stylówki z szerokimi spodniami, szwedami i kulotami. Także już czekajcie, bo z tymi spodniami też będzie więcej stylówek, jak można je właśnie nosić, żeby było modnie, stylowo i szykownie. No to dalej. Idziemy dalej. Jedne spodnie mamy za sobą, drugie spodnie. Aha, i w ogóle jeszcze chciałam powiedzieć, że we wszystkich tych rzeczach były metki i one przed przeceną wcale nie były tanie. Te spodnie z Zary miały około 30 zł cenę. No i oczywiście kupiłam za 5. Tutaj jest cena 25 zł na tych kolejnych spodniach. Też kupiłam za 5 zł, bo wszystko było po 5 na wyprzedaży. No i aż zdziwienie, że w ogóle takie rzeczy zostały. Tutaj mamy firmę Monki, pewnie ją znacie. To jest dosyć popularna firma. No i one są takie na lata 90. Nie wiem jak to nawet nazwać. Trochę takie mom jeans, trochę takie nie boyfriendy, bo one nie są aż tak luźne. Ale świetny krój, wysoki stan, tu są marszczenia, takie trochę na lata 80, właśnie 90. Ja sobie podwinęłam nogawki, ale one mają takie typowo chinosowe, o może to są takie chinosy, tylko czy chinosy takie, tylko trochę dłuższe. No i podwinięte nogawki, bo bardziej mi się podobają jak są takie podwinięte. Co jest super w tych spodniach, to że to jest cieniutki materiał, zobaczcie, to nie jest jeans, chociaż tak wygląda z daleka. To jest taki cienki, bawełniany materiał, który imituje jeans, ale jest właśnie przewiewny, cieniutki i bardzo to jest przez to wygodne. Bo ja, jak wiecie, nie przepadam specjalnie za noszeniem jeansów, właśnie głównie z tego tytułu, że jest mi niewygodnie, cisną mnie, a ja mam dosyć taką figurę kobiecą i, no i to po prostu ciśnie, no jak są takie grube szwy, gruby materiał, niewygodnie mi jest, a to jest bardzo wygodne. No i tutaj też propozycje kilka mam dla Was, ale pokażę Wam tutaj głównie stylówkę taką z butami, które za chwilę Wam też przedstawię, vintage'owymi, niebieskie buty, do tego sobie wzięłam taki, już pokazuję, wzięłam sobie taką szarfę w stylu takiego pasa obi japońskiego, którą zawiązałam jako pasek. Fajnie według mnie to kontrastuje, bo to jest i błękit, i trochę turkusu, i taki ciemniejszy, nawiązujący do butów. Zresztą zobaczycie, zaraz szczegółowo powiem o tych butach. Taka jedna wersja właśnie z ciemniejszym odcieniem niebieskiego i do tego wszystkiego mam moje takie ulubione, ukochane body z Intimissimi, które akurat kiedyś kupiłam nowe, to jest wyjątek. Ale w sklepie wyprzedażowym w Modliczce koło Krakowa, czyli to było naprawdę coś niewielkie pieniądze też. I to body ma taki brudny róż, kolor brudny róż i bardzo mi się podoba właśnie w zestawieniu z tym niebieskim ten brudny róż. No i zestawienia pasteli, mamy wiosnę, jak najbardziej są mile widziane. Druga wersja jest, i tutaj mam do tego te właśnie buty, później troszkę zmieniłam na płaskie buty, takie
koloru cielistego balerinki, jedne z moich ulubionych też. No i do tego można włożyć sobie chusteczkę, szarfę różową, którą Wam pokażę tu za chwilę. I kurtkę jeansową. Mam taką króciutką kurtkę jeansową, która tutaj też jest. Jest super, to jest River Island i ona ma zatrzaski, ale taką imitację guzików też. I to jest taki bardzo wygodny, miękki jeans. Krótka kurtka, bo też mi tutaj fajnie to wygląda, ta krótka kurtka do tego. No i kochani, to są te drugie spodnie moje. No i uważam, że obydwie pary są ekstra, po prostu super, bardzo praktyczne, na wiosnę, na lato będą idealne. Tak, elegancka wersja i mniej elegancka do tych spodni, bo takie spodnie są bardzo uniwersalne, można je nosić na każdy sposób. No i tutaj jeszcze przy okazji powiem, że do jednej stylówki mam taką torbę skórzaną z lumpeksu oczywiście, w kolorze niebieskim, czyli idealnych trendach tego sezonu. Dobrze, idźmy dalej, kochani. Teraz pokażę Wam kolejne rzeczy, spodnie dla mnie. Pokażę Wam teraz moje nowe, superowe dresy. No bo wiadomo, teraz na dresy jest szał, ale po prostu chciałam mieć dresy po domu, bo ja no też spędzam sporo czasu w domu, robię właśnie tak jak mówiłam i pokazywałam różne DIY działania, no i czasem też uczę z domu. No więc kupiłam sobie dwie pary dresów po piątkę. Zobaczcie, tu mam dresy Aces Design, super jakość i one mają taki krój właśnie trochę Szwedów albo nawet takich bardzo szerokich, w każdym razie spodni, trochę dzwonów, trochę Szwedów i są z bardzo wysokim stanem, to jest super, można krótką bluzę do tego włożyć, jakiś podkoszulek krótki i jest ekstra strój, można iść też pobiegać w tym, można pójść na szybkie zakupy, bardzo, bardzo fajna jakość, naprawdę to jest takie mięsiste i one są już używane, nic nie są zniszczone, słuchajcie, jakby nówka ze sklepu była, nie wiem, może ktoś je mało nosił, bo one są takie specyficzne, ale bardzo właśnie fajne, porządne, grube, 100% bawełna, bardzo mi się podobają i no i super, po prostu super, jestem zadowolona, że za 5 zł kupiłam takie właśnie dresy. Drugie dresy teraz. Moi drodzy, druga para dresów też rewelacyjnie mi się udało i naprawdę ciężko uwierzyć, że ktoś nie kupił takich nowych dresów. I to jest Naked. Wiecie co, wydaje mi się, że, bo słyszałam różne wersje, ale jeżeli chodzi o język angielski, no to jeżeli mamy taki skrót NA i KD, to każdy, kto ma swój ojczysty język angielski, przeczytałby to naked, bo jest naked, naked. To jest jakby fonetycznie, skrótowo zapisane nago, prawda? No, ciekawa nazwa firmy odzieżowej, ale no tak jak szaty króla, prawda? Jest taka baśń, czyli można by powiedzieć, że najlepsi jesteśmy naked, no ale nie wiem skąd się to wzięło. Przepraszam za tą dygresję, ale zastanawia mnie nazwa taka dla firmy odzieżowej. Dość przekorna. I te dresy też są super. Zobaczcie na stylówce znowu do tego samego body. Te dresiki, one są takie krótsze, też z wysokim stanem, ale właśnie już w zupełnie innym kroju. Wąskie, krótkie, bardzo wygodne i bardzo grube. Powiem Wam, że no, te dresy to są jeszcze grubsze niż tamte. I no, to jest taki mięsisty, gruby materiał i też nic, ani kolor, ani materiał nie jest sprany, ani nie są rozciągnięte. Ciężko, naprawdę, nie mogłam uwierzyć, że je dostałam za 5 zł, bo na pewno podejrzewam, że w Naked one będą kosztować dosyć sporo. Jak na dres, oczywiście. Kochani, no to dres, dobrze. Teraz pokażę Wam jeszcze dwie pary męskich spodni, które udało mi się kupić. Też oczywiście po piątce. No i ojej. Spodło. Kupiłam Wiktorowi spodnie Helly Hansen, czyli fajna taka skandynawska firma sportowa. Oni robią dosyć drogie ciuchy sportowe i naprawdę dobrej jakości, więc kupienie takich fajnych spodni wycieczkowych, nieprzemakalnych za piątkę też jest super. No, mogą być jakieś spodnie też na deskę, ale, no, ale wiadomo, no, to są cieniutkie, bo to jest nieocieplane, tylko z taką siateczką w środku. Rozmiar M, no i na deskę to raczej cienkie mi się wydają. Tutaj mają takie ściągacze, takie zatrzaski, którym można sobie regulować, więc albo na deskę, albo właśnie jak jest nieciekawa pogoda, a chcemy iść na spacer gdzieś na łono natury, jak się często mojemu Wiktorowi zdarza, no to idealne są te spodnie, one mają właśnie takie szczelne wszystkie szwy, że to nie przemoknie. Także też bardzo, bardzo fajna rzecz.
No i kolejne męskie spodnie są tym razem już zupełnie eleganckie. I pokażę Wam tutaj zestaw, to jest mojego Wiktora, taka przepiękna marynarka, którą kupiłam w lumpeksie z wełny. Druga marynarka, też przepiękna, chyba za 2 złote. Obydwie te marynarki były 2 i 3 złote. Po 2 i 3 złote. No i to są z wełny takiej przepięknej marynarki, granatowe właśnie, z takimi eleganckimi guzikami. No ale to jest już dawny zakup. No i teraz dokupiłam do tych marynarek jakby, czyli można to nosić jako swego rodzaju garnitur, zestaw. Przesuperowe spodnie, też w takim kroju chinosów, bo mój Wiktor lubi wąskie spodnie, z racji też niezbyt wysokiego wzrostu. To są spodnie marki Matinik, zapinane na męską stronę, więc jak najbardziej męskie. Takie trochę elastyczne, no i też przefajne spodnie, bardzo dobre, jak nowe, jak nówka, naprawdę. Tam się, troszkę się odpruł tutaj dół, ja to przyszyłam, bo po prostu puściła tam nitka na dole. No ale też ideał. I super, powstał z tego super zestaw garnitur bardzo fajnej jakości. Oczywiście wiadomo, że to nie jest taki garnitur na jakąś mega galę, ale te marynarki są naprawdę stylowe i spodnie wyglądają do tego superowo. Także wow! Takie rzeczy tylko w lumpeksie. Kochani, tu dostałam jeszcze dostałam w ogóle, słuchajcie, kilka rzeczy za darmo. Jeszcze dostałam dodatkową zniżkę, mimo tej niskiej ceny po 5 zł. Bardzo fajnie. Taki worek dostałam za darmo na te ciuchy, ale w ogóle jest świetny, bo to jest taki lniano-bawełniany worek z taką skórzaną naszywką. Marke Berg Denmark, duńska firma. I zobaczcie, super, duży worek, można tutaj właśnie się sadzić ubrania, cokolwiek, nawet jak się jedzie autem, można coś wrzucić, jakieś śpiwory. Na podróż super rzecz. Ja bardzo lubię takie akcesoria na wakacje, na wyjazd, na podróż. To się zawsze przydaje, naprawdę. Nawet w szafie można trzymać w tym, czy skarpetki, czy coś. Za darmo. Ta-da! No i kochani, następnym holu pokażę Wam drugą część tych zakupów, bo nie zdążę dzisiaj wszystkiego. Podzieliłam to tak, że dzisiaj są spodnie, buty i dodatki, a następnym razem pokażę Wam spódnice, bluzki, koszulki i torebki. Także, bo też kupiłam torebki. Także to już za tydzień. Dobra, to teraz dodatki. Prześliczna, jedwabna, czysty jedwab, chusteczka, w ogóle w takim rozkosznym kolorze i bardzo ładny taki graficzny wzór. Zobaczcie, tak to wygląda z bliska. Naprawdę jest świetna i tutaj w jednej stylówce mam na sobie tą chusteczkę tak przez chwilę włożoną. Zobaczcie, też fajnie by wyglądała na głowie moim zdaniem, na przykład na plażę, bo to jest cieniutkie. Oj. Trochę takie lata 50. No w każdym razie przepiękna, czysty jedwab i dostałam ją również za darmo. W ogóle wszystkie szaliczki i chustki dostałam za darmo od pani. I nawet jeszcze dostałam taką czapeczkę, którą Wam pokażę teraz. Zobaczcie, tutaj mam przesuperową czapkę. Właściwie taki turban, o, może to jest lepsza nazwa, turban w ślicznych kolorach, właśnie takich, które pasują mi nawet do dzisiejszych stylówek. Także pokażę się Wam przez chwilę tu w stylówce tej z niebieskimi spodniami i z body różowym, właśnie z tym turbanem. On jest bardzo uroczy według mnie, fajne wzory i też dostałam właśnie go za darmo, bo też miał kosztować 5, ale pani powiedziała, że te drobiazgi to już mi dorzuca. No to ekstra i fajne wzory, bardzo ładna bawełna, taka z lekkim dodatkiem elastanu, no w każdym razie fajna, ciekawa rzecz, coś innego. Pasuje mi do tego pasa. Kochani, ostatni, a nie, jeszcze nie ostatni szalik, ale przedostatni. Mam taki szalik też, też dostałam go za darmo, a kosztował 5. No i to jest czysta wełna, przesuperowy kolor. Wiecie, że ja uwielbiam bordowy, być może go będzie też Wiktor nosił, bo to też jest szalik męski, ale czysta wełenka, bardzo ładna jakość, super stan, no i super, bardzo fajnie, bo wełniany szalik to jest ekstra rzecz, zawsze. Ostatni szalik to piękny szalik z jedwabiu surowego, zobaczcie, on ma tutaj takie lekkie przebarwienie, ale to się i tak nosi tak zwinięte, więc ja się w ogóle tym nie przejmuję. No i ten szalik też 5 zł kosztował mnie akurat. No i super, ma takie długie, wiszące ten. I wiecie, że ja mam dużo rzeczy żółtych ostatnio, więc bardzo fajnie. I tutaj do jednej stylóweczki, zobaczcie, właśnie też włożyłam dodatkowo szalik, dopełnienie tych kolorów żółtego i tego turkusu.
też fajnie, jak jest trochę chłodniej, to jak najbardziej można sobie zabrać do ocieplenia. Też bardzo, bardzo jestem zadowolona z tego szalika. No i zostały nam jeszcze jakieś drobiazgi. Zobaczcie, kupiłam kapcie, to już dawno. I to akurat nie jest z tego hola, z tego jakby z tych zakupów. One kosztowały mnie 15 zł, więc nie super tanio, ale jeszcze Wam nie pokazywałam. Kupiłam Wiktorowi na zimę. Zobaczcie, to jest naturalna skóra z futrem naturalnym z owcy. No i takie tego typu nowiutkie, zobaczcie, to jest nowe, to nic, ani nikt tego nie nosił, bo ani w środku nie są udeptane, ani nawet nie tknięta jest podeszwa. No i też dlatego się zdecydowałam, Zippy Boot firma. Takie buty na przykład Emu kosztują naprawdę sporo, sporo ponad 200 zł. Takie pantofelki, kapcie domowe, właśnie z tej czystej wełny. Także super, nawet 15 zł za bardzo porządne kapcie na kilka lat to nie jest duża cena. No, poczekają sobie na następną zimę, prawdopodobnie w tej pufie. Kochani, no i zostały mi buty z Vinted. I kochani, teraz przepiękne perełki moje dzisiejsze. Chyba najbardziej jestem z nich zadowolona, chociaż wszystko mi się podoba. Buty dostałam od przyjaciółki na urodziny, ale chciałam się Wam pochwalić, bo są z Vinted, to są buty vintage. No i jedne z nich były w stylówce z tymi jeansopodobnymi chinosami. No i naprawdę są cudowne. I kolor jest przepiękny, zobaczcie. To jest w ogóle jakieś niemieckie, Eurogirl, nie wiem jak to czytać, bo jaka to produkcja. W każdym razie skórzane buciki, no i zobaczcie, ja pokażę Wam też przebitki zdjęć z tymi butami. Naprawdę piękne buciki, mają takie tutaj jeszcze wstawki z takimi jakby lekko opalizującymi wzorkami, takie typowe lata 80. i super obcas. Ja noszę prawie wyłącznie taką wysokość obcasa, chyba że na jakieś występy, gale czy scenę, ale tak na życie, bo no lub niższe oczywiście, no bo po prostu ja nie mogę nosić wysokich obcasów ze względu na kręgosłup i w ogóle, a takie, lubię takie kobiece buty i to jest super wysokość, to jest chyba 4 czy 4,5 cm, może 5 maksymalnie i super się to sprawdza, jak chodzi o chodzenie i w ogóle. No i piękne buciki, zobaczcie w stylówce, jak to ładnie wygląda i jakie one są stylowe. Drugie są czerwone i dzisiaj nie pokażę Wam ich w stylówce, ale będą teraz w stylówkach wiosennych na pewno, więc zobaczycie je jeszcze pewnie wiele razy. No i są podobne, taki ciemnoczerwony, lekko bordowy kolor, też skórka oczywiście i one są, co ciekawe, Tommy's, made in Romania, są wyprodukowane w Rumunii. I też pewnie w latach 80., bo to jest trochę taki wzór jakby. Lata 80., 90., raczej 80. No i bardzo fajne też. To mi się spodobało, tutaj takie marszczenie. Fajny detal i bardzo ciekawy kolor, który też do wielu moich rzeczy pasuje. Także kochani, jestem zadowolona, mam nadzieję, że Wam się też podobało. Zapraszam Was w niedzielę na stylówki z szerokimi spodniami, a za tydzień na drugą część tych zakupów po 5 zł. Do zobaczenia, kochani, cześć! Pozdrawiam Polkę.